Witam, witam, witam! Ja jestem Venom Lazarus, a to jest kolejna część z cyklu Minecraft Przygody na modach! Jej! Albo Survival na modach! Jej! Nie bez powodu jestem, kochani, tutaj. Troszkę czas nie było nas, już pewne osoby marudziły. A to z pewnych rzeczy, ponieważ Venom był zaintrygowany Skydenem i dalej jest. No wiecie, no trzech rzeczy na raz się nie da robić. Ale dobra, jesteśmy tutaj. Jest plan. Bo pamiętacie, próbowaliśmy Zehil i coś tam tego przyzwać, były małe problemy, dlatego że nam uciekli. Proste. Jest, czekajcie, pyk. No, jest pewne rozwiązanie, bo tak, mamy to i to. Potrzebujemy pewnej zbroi, po pierwsze. Czas najwyższy, bo poszedłem jeszcze zabić dwóch bossów tych samych. Pamiętacie takie, te wielkie oko, kurna, w Netherze, ten taki Watcher. No, on gubi tak zwane Bluestone. Teraz, gdzie to te Bluestone są? Tu, Blue Firestone, sorry. Poczekajcie, nie za głośno, nie, dobra. Blue Firestone, one są bezcenne wręcz. Udało mi się zebrać chyba odpowiednią ilość. Czy my potrzebowali jeszcze tego? I zrobimy sobie zbroję Angelic. Angelic. Więc... O, fuck. Ojoj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziesięć, jeden, siedemnaście, trzynaście, czternaście, piętnaście. Potrzebujemy tych. Mamy dziewięć. Czekajcie. Przerobimy frozeny, bo po co nam tyle ich, nie? Froziki przerobimy. Tak. Przerobimy froziki. Tara, mamy. No dobra, i teraz tak. Zgodnie ze sztuką wojny musimy się... Teraz. O! To jest jeden Halitate. To są... To będą buty Halitate? Nie, spodnie. A jak będą buty? Taniej! Taniej! O, okej, okay. I brakuje nam kapelusika. Ojoj, drogo. Dobra, dwa nam zostaną. Ogólnie zbroja Angelic, jak widzicie, pozwala nam latać w końcu i upadek z wysokości nas nie rani, ale mają tylko 12, jeżeli chodzi o spadek. czyli tylko 12% broni nas. Ale jest pewien glitch, który już kapitan Sparkles użył bodajże. Teraz zobaczycie, o co chodzi. Po pierwsze, zdejmę sobie tą zbroję. Założę Angelic. Haha! Mogę latać. Jak jestem już w powietrzu, zdejmę sobie to i dalej latam. Widzicie? Mimo, że już mam zbroję tą mytrylową. Tylko, broń Boże, nie można zrobić tak. Au! I już dupa. No właśnie. Druga sprawa. Potrzebuję info, czy my mamy tutaj gdzieś skrzyni. O kuźwa, ile tych książek narobiłem się. O, Unbreaking mi się przyda 3. Protection Sharpness. Może po co ja tyle... Potrzebuję Sharpness 3, Sharpness 3, Sharpness 3... Już wiem dlaczego. A, czy Unbreaking może być więcej niż 3? Chyba nie, nie wiem, nie pamiętam. Tak. Spróbujemy przetestować pewną rzecz. Tylko potrzebuję Sharpnessa, ale tu już nie widzę Sharpnessów. Dobra. Tak. I teraz weźmiemy sobie nasz zarąbisty, halitatowy miecz. Przywalimy Unbreaking. Kosztuje 5, dobra. Czy Sharpness się połączy? Widzicie, w normalnym Minecrafcie się by pojawiło, jednakże na tym modzie to jakoś tak dziwnie to działa, że... Zarzucę tu. Dodam tu. I teraz dopiero Sharpness 4. Oj, leveli nie ma. O, tu już nie. Dobra, mamy Sharpness 4 na naszym halitatowym blade'zie. Unbreaking 3, zobaczcie, nic nie zadziałał, bo ponieważ tu jest określona ilość użyć. No, ale to trzeba było sprawdzić. Oj, nie, 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 to jest Sharpness tu. A nie, dobrze. To tu, do tych lepszych rzeczy. Dobra, zostawię trochę syfu.
Teoretycznie przydałoby się enchantować parę rzeczy, no ale... Czekajcie, wiecie co, przeniesiemy się... Właśnie, gdzie się przeniesiemy? A, przeniesiemy się do mojego królestwa. Weźmiemy sobie levela, podbijemy. I chociaż ten Halitate... nie, Mytrylową, gdzie to są? Angelik. Angelik, zbroję troszeczkę podniesiemy, bo... No mówię, będzie bolało. Przede wszystkim protection by się przydało na tym. Cześć chłopaki! Siemano! Siemano! Co tam? Jak tam? Słyszę pająka endowego i go widzę, tu jest. Za tym. Dobra, dziękuję, wychodzę. Fajny ten mod, powiem wam, z tym pałacem, z zamkami i tak dalej. Tylko mogliby go bardziej rozwijać, powiem wam. Podobno to nie jest problematyczne. Tylko, że coś tam się oczywiście wykruszyło w ekipie, która robiła tego moda. No i tak to zwykle bywa, jak fajny projekt. Się tepnąłem, czekajcie. O właśnie, skoro już tu jestem, to zostawmy. Moje... O, to zostawmy metrilowe wszystkie badziewia. O. Nie wiem, po co mi to. Czy ja mam gdzieś tu taki śmietnik? No, powinienem mieć takie, wiecie co? Dobra, będę tu wrzucał jakieś takie rzeczy, które nie wiem, później do posegregowania. Okej. I plan jest taki. Zaraz. Po pierwsze, czy da się zenchantować na przykład zbroję... 30, weźmy na 14. Protection 2. No dobre i to. Kurde, ja ich nie rozróżnię później. 16. O. Protection znowu 2. No i dupa. Czy my mamy jakiś protection? Protection 3. Power, power. No nie mamy, nie widzę. A, czekajcie, unbreaking. Co nam unbreaking na rzeczy, która jest, wiecie, niezniszczalna, nie? Kurde, unbreaking znowu. Jezu, ile to tego jest. Tu się by sharpness 2, respiration 3. Fortunę nawet mam, kurde. Kto by pomyślał? Nie ma. Dobra, nie widzę, przynajmniej. No to w takim bądź razie protection 3 możemy wrzucić na... Tu jest 2... Bo na to nie opłacałoby się. Jest 2, wrzucimy 3, no to będzie 3, ale to o 1 więcej. A tutaj na przykład, nie wiem, na bucikach sobie damy 3. O! Beautiful. Czy dałoby się... Jaki jest najniższy level? No jeden chyba. Dobra, nieważne. Nie będziemy próbowali. Dobra. Następna rzecz, jaką musimy zrobić. Sobie, czekajcie, to jest Zehil. No nie, tak. Kurde, jak to się nazywało? Zaraz, sekundę dajcie mi. A. No, ile jeszcze jest ich? Ponieważ nie zamierzam już robić Zehil Crystal. Raynor był, Desnos był, Kator był, Twilight, wszystko było. Infernal Flames też był, chyba. A, był, pamiętacie? To jest ten kurna koleś taki, o, posrany, co w go w neterze się bierze. Dobra, ja sobie oczywiście scheatuję, wybaczcie, ale nie moja wina, że jest zgliczowana gra i w ogóle... O, dobra. To sobie ten kryształek. No i teoretycznie jesteśmy, powiem wam, gotowi. Jesteśmy gotowi na walkę. Szkielety, nawet do mnie nie podchodź. Człowieku, znaczy człowieku, Boże. Szkielecik, ty nawet sobie nie zdajesz sprawy, jak ja mogę ci popieścić mieczem.
Koleś! Widzieliście? Użyłem raz i co? I się nic nie zmniejszyło. Ty, to może działa ten unbreaking? To trzeba przetestować. Dobra. Idziemy tu. Powiedziałem, idziemy tu. No, powiedziałem, idziemy tu. No, idziemy. Kuźwa. No. Dobra, dziękuję. Option, muzykę wyłączę, bo mnie drażni. Lubię z Minecrafta czasem muzykę, ale wiecie. Dobra. Power Rangers. Znalazłem Zehila! Ała! I Dexa! To nie musimy ich spawnować. O, żeż ty w mordeczkę, czekajcie. To są ci, co w poprzednim odcinku, że tak powiem... ...się pojawili i zniknęli. O. Ała! Kurna! Gdzie? Czekajcie. Ja nic nie widzę. Czanki mi się nie wczytują. Co tu się kuźwa dzieje? Jest Zehil. Dostał. Ła. To ona chyba. Dex! To on. Czekajcie, czekajcie. Oni gdzieś tam... Ja pierdziu. Co jest ciekawe. Nie musi... No to możemy to wywalić. Nara. Uaj! Bo to nam niepotrzebne. No widzicie, czyli jednak się... Zehil, Dex. Zehil, Dex. Tu leci. O cholera, ale mają hitboxa małego. Patent jest tego rodzaju, że jeżeli wam się zgubią, tak jak mi, to wystarczy po prostu wejść i wyjść z tego świata. No, Dexik. Kurna. Trzeba mieć oczy wokół głowy. No nie no. Co jest śmieszne, powiem wam, jak na... Uważam, że te akurat stworki, te bossy, czy jak ich tam się odmienia, są strasznie niedopracowane, no bo nie dość, że sami widzicie, jakie... A dostał, a myślała, że kuźwa mnie nie widzi. Znaczy, że ja jej nie widzę. Dex mnie martwi, gdzie on jest? Jest. Halo? Ała! Tu poleciała. Natomiast oni dostają obrażenia od uduszenia się. Oni przelatują przez klocki, ale dostają obrażenia. To jest bez sensu. Gdzie jest Dex? Gdzie jest reszta? Czuję się jak na tackce. Czekajcie, tu. Oho. Czytuje się powoli. Dex, Zehil. Gdzie oni są? Czy ktoś mi może powiedzieć, gdzie oni są? Where is... Aaaa! Na przykład tu! No, ej! To zabicie mnie! No i... No w dupę jeża, no! Na kujki jeża. O, właśnie. Dobra. Dex jest gdzieś tu. O kurna. A! Tu. Ach, bo oni tu wysoko latają. To może podlećmy, pomóżmy im. Wow! O! A? Oh shit, Dexter. A, ty kolero! Wracaj tu. Nie? No i to jest taka wojna podjazdowa. Przylatują, chlast, odlatują i tak bardzo miło z ich strony.
Gdzie oni się podzieli znowu? Czyżby mi zniknęli znowu? Co za matoły? Tu byli wtedy, tak? Nioniośki! Deksik? Gdzie jest Deksik? No ja tu jestem, czekam na was i oczy... Ojej! Deks! Leci! Nawet Zehil się gdzieś tam pojawiła. Coś tu leci. Zehilka. No widzicie, to są cwaniaki. Kurde. Z nimi to nie ma. Gdzie? Zaraz. Uno, per favore. Dobrze, że tą zbroję metrylową założyłem, bo byłaby naprawdę dupa taka zbita. Znaczy tyłek. Oni mi stąd przylatują. Leci. A, na, ja cię tam widzę, cwaniaczku. A, dostała. Dextera znowu dla odmiany nie ma. O, jak przemierza, widzicie? O. I poleciała sobie. W cholerę. Leci. Pięknie. Ma 600 życia. I z tego, co wiem z wiki, dla moda właśnie tego, Divine RPG, to po ich dwójce zabiciu... Gdzie oni są, kuźwa? Hallo? Po ich dwójce zabiciu dostanę resztę pancerza tego zielonego. Dostała. No i z takim pancerzem pełnym, no to jesteśmy naprawdę mocni, bo to jest, dopiero zobaczcie. Pełne założenie do tego pancerza, czyli pełny pancerzyk, dodaje nam możliwość 24 jeszcze obrażeń. O, tu jest wieśniara. Och ty! To nie fair! Huit. A, to ten. Zehil. Bo Dex to mi gdzieś zwiał. Leci. No! Przepraszam. Wedom nie do końca zdrowy. Wedom był na imprezce. I wracał po nocy, a zimno się zrobiło. Więc się Wedom podziębił. Gdzie Zehil? Shit! Słyszałem, ale gdzie? Tu. Najbardziej, największym niebezpieczeństwem zabijając tych bossów, tak? Czekajcie. Gdzie ona jest? To jest to, że zabijemy i się uduszą. Kurna! No chodź tu, tchórzu! A może? Mordę. Coś nie celowałem dobrze. Ona lubi o stąd wylatywać, powiem wam. O stąd. Zehil! Niam. Karabin maszynowy na Zehila. Tylko gdzie jest Zehil? No i zniknęła. Ja pierdzielę! To jest chore! Ma 182 życia, lepiej żeby ją chlasnął, bo drugi raz nie będę ich spawnował. Nie lubię ich. Gdzieś tam górą leci. A jak zginie Zehil, to co? No to do pana. Ej, no, zaraz. What the fuck? Gdzie ona jest? Jaką podjazdówkę mi zrobiła, no?
I jeszcze mam laga. Wybaczcie za lagi, nie wiem czemu. Oj, oj, oj. Poczekajcie chwilę. Już jestem. Oj, Dex się znalazł. Gdzieś tu była Zehil. Teraz Zehil się zgubiła. Albo zginęła gdzieś w skale, albo... Już ty chuleru. No widzicie, no to w każdym razie taka walka z bossami to jest dla mnie pikuś. Dex zginął, leci gdzieś. Jakoś Dex mniej się gliczuje tutaj, ale Azehil to jak widzicie do bani. Ale później wam pokażę po tym, moje ulubione bossy. Tylko one chyba figurki... O, jest Azehil! Jest! Au! Uwaga! O shit, mam hełm! Kurra, co robi Klejs tutaj? Dex! Kuźma! Zabieraj się stąd! Pigmeny! Widać, że to jest piekło. Dobra. Angelik. To jest też Angelik, to jest też Angelik. Gdzie jest hełm Angelik? Tu. Dobra. Zdejmujemy. O, dobra. Uff. Deksik? Deksik? Kurna, Deksik! Blazik? Deksik. Słuchaj, facet. No, cholero, ty jedna wredna małpo. Ale widzicie, Zehila już zabiliśmy. Zrzucił nam hełmik. Kurna! Kurna! Gdzie jest Dex? Niepokoi mnie to. Dexik? Niuniuś? Dexik? 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 Leci, 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 tu, 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 tu. Normalnie ubot. Gdzie dalej poleciał, to nie wiem. Tu! Dostał! Stówkę! Pięknie! Powiem wam, może to nie wygląda na filmie na emocjonujące, ale... Jezus Maria! Zobaczcie, pomyślę tak. Nic nie ma. Nagle pojawia wam się napis Dex. Dostał. O, czajmy się, to jest kurde... Stresująca chwila, bo chcę dostać jeszcze... Buty nam zabrakło. Butów, no. Zobaczcie, miecz dopiero... Tak jakbym 7 razy użył. Czyli... Słuchajcie, unbreaking... Kuźwa! Teksik! Zachowuj się. Jak ja gadam z widzami. Słuchajcie, unbreaking działa. Kurna, trzeba sobie załatwić unbreaking na resztę rzeczy. Na halitatę Phasera trzeba. Gdzie jest? Teksik! Jest tu! A, dostał. Myślał, że kurna przeleci tak pode mną. No, zostało mu tam niedużo z tego życia. No, więc Unbreaking przydałoby się na Halitate Phaser, ten mój. No, to by było dużo, dużo... Deksik? Gdzie ta kreatura? Deksiu. Kurde, to brzmi jak imię dla psa, no. Teksiu! Gdzie on jest? Szkurna, normalnie. Przeważnie jak tu podlatywałem, to on wyhaczał mnie gdzieś. Ale widzę, że tym razem to nie ma tak miło. Deksiu!
Kurna, co za dekiel. Przelecimy się jeszcze tędy. Deksiu. O, tu jaka fajna jaskinia. Nie no, trzeba przyznać, że fajnie jest zrobione. Fajny, naprawdę fajny generator tutaj dla tej mapy. Jedna wielka jaskinia. Zobaczcie, pięknie to wygląda. Faktem się nie wczytuje, ale to wybaczcie, to... No niestety, kurczę, jest kiepsko zoptymalizowane to wszystko i... No i co? I co? I co myślisz o tym? Plum! O, przeżył. No Deksiu, gdzie ty jesteś? No kurczę, no zobaczcie, no. No obraził się. Ja pierdzielę, jaki foch. Dobra, wiecie co? Podlecimy. Zrobimy manewr numer 3. Wejdziemy i wyjdziemy. Chociaż większość bossów znika, jak się wyjdzie z danego tego. Kurna, Deksiu. Dobra, zaraz wracam, poszukam go. No i jestem, kochani, no i powiem wam tak. No niestety, ze smutkiem wielkim i z wielkim żalem, bólem w sercu i w ogóle musimy Deksika uznać za zaginionego. Tak. Zaginiony Deksik w akcji. Więc w ramach pokuty normalnie sobie wezmę jego buty. Ładnie czuję, że je rymuje, no patrzcie. Nie drewno, tylko czekajcie. Jak to się jeszcze nazywała ta... O! I... Wamesheron, Paraseta, cholera wie co to jest. Rainwar, Desnos, Twilight, Ancient. O! I oczywiście statuetkę. Uznaję ich za pokonanych, ponieważ, no mówię, no niestety, tyle co nam się udało tego Zehil zabić. Natomiast Deksik, no niestety, chlip gdzieś umknął nam. Więc, no nie moja wina, że gra jest, wiecie, zgliczowana i tak dalej. Czemu ja. Aha, czemu ja latam? Przecież mam zbroję. Uwaga! Okej. Dobra. Przykro mi, Deksik, a my spadamy stąd. No, postawiłbym mu pomnik jakiś za męstwo i tak dalej, ale wiecie co? Mam to w dupie. To znaczy, mam to gdzieś. No, jedziemy, 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 no. Czyli tak, mamy kolejnego bossa pokonanego. Kochani, coś cudownego. O! Ładnie, nie? Mnie się podoba osobiście bardzo. Będę musiał jakieś, czekajcie, dorobić półeczki tutaj, no bo jeszcze na paru. Ilu tu ich mamy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. A statuetek jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Jeszcze trzy. Dramix? Cholera, teraz bądź mądry, pisz wiersze, co już było, co nie. Wamasze, teraz po kolei. Ancient był, a tego nie było. Dex był. Desnos był. King of Scorches był. Rainwar był. Solfiend też. Twilight Demon też. Wamasheron też. Netherwatcher był. Parasekta to nie wiadomo co to jest. I Dramix był chyba. Nie wiem, dobra. Chyba już wiem, których nie było. Następnie, kochani. Mamy, że tak powiem, to co najbardziej lubię, a jest najbardziej trudne. Musimy sobie zrobić, jak się po angielsku róg, horn, hordę przyzwać. O kuźwa, Enderstone, ajowa. Venom, ubierz się, bo ci zimno. Mithril, 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 Mithril. Nie! Dobra. Coś tam gdzieś łazi. No. Więc to tyle by było, jeżeli by było brata i siostrę, prawda, z tamtych klimatów. Czekajcie, co ja potrzebuję?
Oko jedno jest. Następnie. Dwa Enderstone, trzy Ender Shards. Oj, oj, oj. No nie mówcie, że nie ma. Jest dobrze. Jest jeden. I dupa! Jezu, muszę iść do endu. Dobra. To sobie zbieramy. Co tam jeszcze potrzeba do tego? Blood Gem. Chyba możemy zrobić tak. Shadow Bar? Nie. Hellstone. Hellstone się z Shadow Bara robiło i tego. A, dobra. Dobra. tylko skąd ja wezmę? Czekajcie, co to było? Oj, Venom. To. Netherite Inglot. Netherite Inglot. Jak to się kończą? Molten Stone, Molten Shards. Netherite Inglot. A, dobra. Mamy przecież tutaj. Zawsze możemy odzyskać. Już ja tak patrzę, że się kończą, już mi. No dobra, ale my to potrzebujemy. Dobra, obtoczyć tą. Shadow Bara. Tak? Czy tylko. Jak to się robi? A, w ogóle to. Kurna, dupa wołowa. O, i teraz to z tym. Mamy Hellstone Inglot, dobra. To zostawiamy sobie tu. Czyli mamy podstawę, czyli idziemy do. Słuchajcie, do endu. End. Uhu, coś tu skrzyni jest. Nie ma nic. Portal działa? A działa. Czy ktoś mi może powiedzieć, po cholerę tu przyszliśmy? A, po to. Po perełki. Ojej, ojej, ciszej, ciszej. A, dobra. Jezu, jaki awanturniczy. Trzeba by trochę. Option. Sound. Bardzo dobrze. Nie no, idziemy popolować, że teraz to jesteśmy pakerzy. No, popatrzcie, na sztukę są. Tylko ile my potrzebujemy? No to. Nic mi nie robią praktycznie. Hi. Patrzę się na ciebie, patrzę się na ciebie, chodź tu. Potrzebujemy 9, to jest na 1 i jeszcze 9. Edyk! Cicho. No, patrzę się na ciebie, patrzę się na ciebie, no. Hello! Hello! Mówię, że jest do ciebie, no. Tamten mnie nie widzi. Ja nie wiem, na powierzchni wyjdziemy. Tylko na powierzchni boli, bo walą te kurde. Gdzie tu się wychodziło? Czyli 18 potrzebujemy ich. Mamy 13. Ty, ja nie widzę, żeby gdzieś latał. I bardzo dobrze, trzymajcie kciuki, żeby te główienka nie latały tutaj. Wiecie dobrze, o czym mówię. O, następne. To się nazywa podejście. Jeszcze jeden. Patrzcie, 11 level. Dobra, chyba mamy, nie? Bo 3 potrzebowaliśmy. Teoretycznie możemy to zrobić tutaj. Ale to będzie bolało. Gdzie jest tu zajście moje? Dobra.
Tak, tylko Venom nie pomyślał o czymś takim jak Craftbox. Cholera by to jasna strzeliła. Trzeba wrócić. A gdzie jest teleport? WTF? Gdzie ja tego smoka zabiłem? Jest dobrze, nie ma tych wkurzających, nawalających do mnie. Dobra. Tak, wiemy. Koniec gry. Dobra. Już mówię od razu, będzie bolało. Czyli tak. Sobie zróbmy dwa jeszcze stony. Dobra. Zwykle wszystkiego kuźwa brakuje. Pyry! I teraz idziemy do endu. Tu jest end. I będzie bolało. Zaraz się dowiecie dlaczego. Ale dlaczego nie ma tych latających gnoi? Nie wiem, może je usunęli, bo one po zabiciu się ich to rozwalało grę. Ktoś się wkurzył. Sorry. Edziu. Edziu, przestań. Zachowuj się. Dobra, plan jest taki. Zdejmujemy Angelik. Jeszcze gdzieś klata Angelik, o tu. Podlecimy. Co? No, tego brakowało. Ale to ich szanie. Teraz to mogą mi gówno zrobić. Szybko, szybko. Mytryl, dobra. Odlecimy sobie od nich. I kochani, patrzcie i podziwiajcie. Czekajcie. Słyszycie? A jak nie, to przygłoszę. Gdzie? No i? Na razie cisza. Więc sobie zatajmy temat tu. Nie pamiętam. Co tu? W coś trzeba kliknąć. No shit. O. Blue. Przyzwane. Nie wiem, może w słupy? No WTF. Red przyzwany. Słupy muszę uderzać. I żółty przyzwany. Ej! Purpurowy. Oj, spadaj ty. No, w mordę. Jest. Mamy pięciu.
Smoki! Smoki! Lacich! Sęk w tym, że mają różne zdolności te smoki. Jeden leczy, chyba ten czerwony. Wow. Na razie żadnych obrażeń mi zadały. Wow, 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 wow. Oj, 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 oj. Ty, oni się leczą. Ej, kto ich leczy? Ała. Nie ma leczenia się. Jezus! Ile ich jest? O, żółty, żółty. Od którego się leczy? Jest! Zdechł jeden. Co zostawił? No! Statuetka! I żółte te szrapnery. Ała! Uwielbiam ich. Chociaż czasem się mogą zgliczować. O, kolejne żółte. Oj. To akurat fajnie, bo wystarczy się patrzeć w niebo. I ten niebieski to coś dziwne. O, ja zginę zaraz. Śpieprzony nalot dywanowy. Fucking hell! Jest niebieski. Oj. Jest źle! Źle! Przez żółtego smoka zeslejnowany zostałem? Ciekawe, czy jeszcze będą, czy już zniknął. Czekajcie. Bo problem taki był, trzeba było latać, kuźwa, nie tam się pieprzyć. Już ich nie ma pewnie. No, laser jest, ale... Pozostały mi tylko dwa, niebieski i żółty. Ale właśnie tu jest ten glitch, widzicie, że... Cholera wie, gdzie się podzieli. Możemy jeszcze raz przyzwać hordę. Ale, no jaki to sens. Dobra, mamy najważniejsze statuetkę. Oni nic ciekawego nie gubią, tylko te szrapnery, szrapnery żółte. Albo dobra, czekajcie. Walczymy! Nie walczymy. No właśnie, widzicie, zapomniałem zdjąć Angelic Armor. Cholercia. O, się cieplutko zrobiło. O, jeszcze są. Szybko! A teraz to możecie mi nagwizdać. Dobra, purpurowego. Dawaj, purpurowego. Gdzie jest purpurowy? Jestem w nim, a on we mnie! A, chore! Chodźcie bardziej do środka. O. No, 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 bardzo ładnie giniecie, bardzo mi się to podoba. O, tak. Bardzo ładnie, wtedy zabiliśmy też tym za drugim razem.
Któregoś chyba zabiłem. Ano. Ej! Koleś! Można podlecieć nie opadając jak coś. A tu jesteś, Blue. O, czekajcie. Jest. No i widzicie, i znowu... Znowu coś się zwaliło, bo nie mam reszty. Tych pionowych kresek się narobiło. No właśnie, to jest tak, jak się ginie i wiecie, i na przykład wracacie, a tu tylko na przykład najbliżej wyjścia było dwóch albo coś. Ale fajnie zrobione, nie? Powiem wam, podoba mi się. Ja uznaję oczywiście, że ich pokonaliśmy, no bo widzieliście. Pokonaliśmy wszystkich wyjątkiem tych dwóch, teraz wróciliśmy, dwóch pokonaliśmy, no a to wiecie, to pan licho. Najważniejsze, że wydropili nam statuetkę, no bo... Kuźwa jego mać, szkoda, że was nie mogę zabić. Przypominam, zabicie tego tych paskudów powoduje crash. No dobra, nie ma tu nikogo więcej, mamy tyle ile chcieliśmy tych żółtych tych. Chociaż prawda jest taka, powiem wam, że... O jajko. O. Dobra, idziemy postawić kolejne trofeum. Ojej, zapomniałem, że ja mam tą głupią zbroję, co skacze. Znaczy, ona nie jest głupia. Niektórzy pisali w komentarzach, że o Jezus, Venom w ogóle z miękką na zbroję skórna z tytanu w ogóle jakąś. Nie no, żartuję. No. Dobra. Kończymy na dzisiaj, kochani, bo ten odcinek cholernie długi. Mam nadzieję, że macie to, co chcieliście, czyli nie mam półpłytki. Dobra, nikt nie widzi. Venom czytuje, patrzcie. Tak trzeba. Venom już nie czytuje. Dobra, tylko jak ja tam... O Jezus. Angelic Armor. Gdzie są buty? O! Są latające badziewia. Zostało nam już niewiele naprawdę tutaj do zrobienia. Później idziemy do następnego świata. Aha, bo ich zabiłem dwa razy. No też racja. Jak się patrzę, czemu tak jest. No i kochani, idziemy do następnego świata i tak naprawdę wszystkich bossów będziemy mieli ze sobą. Mam nadzieję, że się podobało. Komentujcie, subskrybujcie i oczywiście cieszcie się, bo był to cholernie długi odcinek, prawie godzina, więc trzymajcie się i do następnego. Hejka!